Dzień dobry wszystkim. Ja jestem Łukasz, a to jest kanał Dronostrefa. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić odcinek na temat trybu dla początkujących i trybu Multiply Function Mode. Zapraszam do oglądania materiału. Zacznijmy od trybu Beginner Mode, czyli trybu dla początkujących. Jest on ustawiony automatycznie podczas gdy kupimy drona i aktywujemy go przez aplikację DJI Go. Standardowo jest ustawiony Beginner Mode. Chodzi o to, żebyśmy najpierw nauczyli się latać dronem, zanim zaczniemy latać na dłuższe dystanse. Beginner Mode nie pozwala nam latać dalej niż 30 metrów od nas i 30 metrów wyżej w górę. Czyli nie możemy poruszać się dalej niż po takim walcu, który ma promień 30 metrów i 30 metrów wysokości. Zatem sprawdźmy, jak to wygląda. Wystartowałem już dronem. Najpierw sprawdzimy ograniczenie w górę. Lecę do góry. Jak widać, osiągnąłem wysokość 30 metrów, no 29, i wyskoczył komunikat, że maksymalny limit wysokości został osiągnięty. Dron w trybie Beginner Mode również ma wolniejsze ruchy niż to ma bez włączonego trybu Beginner Mode. Ok, zatem sprawdźmy dystans odległości ode mnie. Poleciałem na dystans 29 metrów. Również dostałem komunikat, że maksymalna odległość ode mnie została osiągnięta. Jak widać, w żadnym kierunku nie mogę ruszyć się dalej niż na 30 metrów. Sprawdzę też w drugim kierunku. Również limit odległości ode mnie został osiągnięty. Ok, teraz wyląduję i porozmawiamy sobie, jak wyłączyć ten tryb Beginner Mode. Gdy zakupimy drona, warto polatać trochę w tym trybie Beginner Mode, ponieważ pozwoli nam on się nauczyć, jak dron reaguje na poszczególne drążki. Gdy już poczujemy się pewnie i postanowimy, że możemy już latać na dalsze dystanse, musimy to wyłączyć. Aby to wyłączyć, musimy w aplikacji DJI Go nacisnąć trzy kropeczki po prawej stronie, wybrać pierwszą ikonę drona po lewej stronie, i mamy tutaj Return to Home Attitude i poniżej mamy Beginner Mode. Beginner Mode, jak widzimy, jest u mnie włączony, zatem zaznaczamy ten zielony przycisk i zostaje on odznaczony. Dostajemy też powiadomienie, że Beginner Mode zostanie wyłączony i żebyśmy latali z uwagą. Klikamy OK, potwierdzamy i w tym momencie, gdy wystartujemy, dron powinien latać na dalsze dystanse. Zatem sprawdźmy. Jak widzimy, poleciałem na 35 metrów wysokości. Wznoszę się dalej, mam 40, 50, 60. Mogę polecieć też do przodu dalej. 80 metrów, 90, ponad 100. Czyli udało mi się wyłączyć tryb Beginner Mode. Zalecam jednak, abyśmy po zakupie drona nie wyłączali tego, dopóki nie poczujemy się pewnie i nie będziemy dokładnie wiedzieć, co który drążek robi na kontrolerze. Omówiliśmy sobie już, na czym polega Beginner Mode, po co on jest, dla kogo on jest, kiedy powinniśmy go używać. Teraz porozmawiajmy sobie o Multiply Function Mode. Multiply Function Mode służy do tego, abyśmy przełącznikiem S1 mogli sterować pomiędzy trzema trybami. Jak widzimy, on może się poruszać w trzy tryby. Do góry, po środku i na sam dół. O co w tym chodzi? W trybie do góry jest w trybie... Dron jest w trybie GPS, czyli lata z GPS-em, z pozycjonowaniem, czyli jak wiatr zaczyna go zwiewać, on stara się trzymać tą samą pozycję po współrzędnych GPS-ów. Tryb po środku jest to tryb AT Mode. AT Mode jest to latanie bez GPS-u, czyli jak wiatr wieje, to znosi nam drona, dron zaczyna dryfować. Przydatne jest to, aby się nauczyć latać w tym trybie AT Mode, ponieważ w sytuacjach zagrożenia czasami dron traci zasięg GPS, przełącza się sam w AT Mode. Dobrze było, żeśmy poznali, jak on się zachowuje w tym trybie. I ostatni tryb to jest tryb Function Mode. Function Mode pozwala nam na latanie w trybie Point of Interest, w trybie Course Locka, w trybie Home Locka, w trybie po punktach wyznaczonych dronem na mapie. Także uruchamia nam to wiele dodatkowych funkcji. Bez włączonego trybu
aplikacji DJI Go Multiply Function Mode nie możemy sterować tymi trybami. Czyli musimy najpierw włączyć ten tryb Multiply Function Mode. Jak to zrobić? Ponownie wybieramy trzy kropeczki na górze, otwieram się menu, wybieramy ikonę drona i na samej górze, tuż pod Home Point Settings, mamy Multiply Flight Modes. Włączamy. Gdy to włączymy i przesuniemy nasz przełącznik S1 na pozycję środkową, pokaże nam się na górze w aplikacji No Positioning ATTI. Czyli, że jesteśmy w trybie ATTI Mode, nie mamy pozycjonowania po GPS-ie. Gdy przełączymy przełącznik S1 na sam dół, włącza się tryb Function Mode. Jak widać, niewiele się zmieniło na ekranie w stosunku do trybu GPS, ponieważ mamy dalej Ready to Go GPS i pojawiła nam się dodatkowa ikona, która uruchamia dodatkowe funkcje drona. Gdy ją otworzymy, pojawia się właśnie to, o czym mówiłem. Point of Interest, Waypoints, Follow Me Mode, Home Lock, Course Lock. W dronie DJI Phantom 3 Standard tryb Follow Me Mode nie działa tak jak to w wyższych wersjach Advanced czy Pro, że możemy zaznaczyć na ekranie osobę i dron podąża za tą osobą. Tutaj to działa tak, że podąża on za GPS-em naszego telefonu lub też za kontrolerem. Do tych trybów wrócimy w innym odcinku. Myślę, że uda mi się przygotować taki odcinek poświęcony tym właśnie trybom Multiply Function Mode. W dzisiejszym odcinku to jest tyle. Mam nadzieję, że materiał jak zawsze był pomocny. Jeżeli Wam się podobał materiał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, zostawiajcie pytania w komentarzu i subskrybujcie ten kanał. Materiałów będzie na pewno coraz więcej. Życzę wszystkim bezpiecznego latania i latania z głową. Dzięki. Cześć.